Miały być rowerowe zmiany w kolejach śląskich, ale przewoźnik zaraz przed ich wprowadzeniem postanowił się wycofać. Wbrew zapowiedziom, od najbliższej soboty nie zostanie wprowadzona rezerwacja miejsc dla rowerzystów. Jednak z pomysłu Koleje Śląskie nie rezygnują, tylko wprowadzą go w późniejszym terminie. Łukasz Kądziołka. Od najbliższej soboty miały zmienić się zasady przewozu rowerów w kolejach śląskich. Plan był taki, żeby od 27 kwietnia wprowadzić obowiązkową rezerwację miejsc. To zdaniem przewoźnika miało sprawić, że nikt nie zostanie już z rowerem na peronie. Jednak rowerzyści mieli zastrzeżenia. Różne są wypadki. Można mieć defekt roweru, można zmienić trasę i niekoniecznie trzeba wsiąść akurat w tym miejscu, które się zaplanowało tydzień temu, tak? Pogoda się zmienia, jest dużo tych sytuacji, więc to strasznie blokowało rowerzystów i to nie był dobry pomysł. Rezerwacja miejsc w takich wypadkach oznaczałaby duże ograniczenia, praktycznie uniemożliwiałaby spontaniczne podróżowanie ze swoim rowerem. Zwłaszcza, że część pociągów Kolei Śląskich ma na przykład tylko 4 takie miejsca na rower. Dzisiaj przewoźnik poinformował, że zmiany wejdą w życie, ale nie przed majówką. System rezerwacji miał oferować gwarantowany przewóz roweru. Koleje Śląskie nie wycofują się z tego pomysłu, natomiast wdrożą ten pomysł po majówce. O terminie poinformujemy wkrótce. Jednak zmianie ulega cena za bilet na rower. Do tej pory było to 5 zł, a od soboty będzie 8 zł i 40 groszy. To stawka, jaka obowiązuje również u innych przewoźników. Kolejną nowością będzie pociąg z powiększoną strefą rowerową, który w sobotę rano po raz pierwszy wyjedzie z Katowic do Wisły Głębce. Tutaj się nic nie zmienia. 27 kwietnia rusza welocug. Tym welocugiem będzie można przewieźć aż 36 rowerów. Na razie nie wiadomo, kiedy ostatecznie Koleje Śląskie wprowadzą zmianę, ale rowerzyści mają mieć możliwość zakupu biletu na 2 tygodnie przed tym terminem. Chyba że przewoźnik po raz kolejny zmieni zdanie.